Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami ósmy odcinek naszej przygody z NBA 2K22 w trybie My GM Cleveland Cavaliers. No dobrze, lecimy dalej moi drodzy, czyli Delon Wright chciał więcej minut od nas. Cofnijmy się jeszcze do coachingu. Może mu te minuty jeszcze gdzieś znajdziemy. Osmanowi troszkę mniej, Olynyk minutkę mniej, Jenkinsowi w sumie. Możemy teraz zostawić Okoro. Jeszcze minus, bo bardzo słabo wygląda Okoro w ostatnim czasie, tak więc Wright 10 minut teraz dostanie. No i okej, powinien być już zadowolony. Dobra, lecimy z pierwszym meczykiem. Dzisiaj zagramy z Atlantą Hawks, Trae Young. No, w poprzednim meczu przegraliśmy właśnie z nimi w końcówce. Po tej trójeczce, no to zobaczmy. Pierwsza kwarta dla nas, prowadzimy 4 punktami. Po drugiej kwarcie również, ale w trzeciej za dużo punktów daliśmy im rzucić. Zobaczmy końcówkę tego meczu. 10 punktów przewagi, 5 minut do końca. 3 minuty zostały. Jeszcze 2. Dobra, minuta 30. No mamy 9 punktów przewagi. Możemy to jeszcze puścić dalej. 20 sekund i 12 punktów przewagi. Dobra. Ok, 128 do 118, wygrywamy to spotkanie. Mobley, najskuteczniejszy zawodnik, 9 na 15 z gry i nawet 3 trójki mu weszły. 3 bloki, 17 Sextona, 21 minut tylko Garlanda, 6 fauli, 15 punktów, 6 asyst, 14 punktów Markkanena, 13 Osmana, Allen 11, 7, 5, Olynyk z Jenkinsem po 10 punktów, 8 Rubio, 4 Wright i 9 asyst Rubio, 3 punkty, 3 zbiórki dla Okoro. No dobrze, fajnie to wyglądało. Tutaj jeszcze prasa chce z nami porozmawiać o czymś, zobaczmy. Dobra, not hard. I plus 3 morale do wszystkich zawodników, elegancko. Tam dostaliśmy pytanie, jak trudno jest podejmować decyzję, gdy jesteśmy pod presją na przykład takiego zawodnika jak Delon Wright. Daliśmy odpowiedź, że nie jest ciężko i cyk, wszystko się dobrze skończyło. Taco Fall znów chce porozmawiać. Dobra, już po rozmowie, czyli tutaj cyk, to wszystko sobie zawsze wolę ogarnąć, żeby mi nie zaśmiecało tego ekranu. No i dobra, przed nami Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, TJ Warren, Torrey Craig, Miles Turner. No, zobaczmy. No zobaczmy, powinno być dobrze. 14 zwycięstw, 22 porażki Indiany w tym sezonie. No, pierwsza kwarta przegrana dosyć poważnie, druga również, w trzeciej 3 punktami. No ja szczerze wątpię, ale 6 punktów zostało, 6 punktów Cleveland. Dobra, wchodzimy tam. 101, 107, 3 minuty 13 sekund zostało. No to gramy. Od razu zasłona, Ricky sam, a faulowany, bardzo dobrze. Faulowany Ricky Rubio, będą rzuty osobiste, jest 6 punkt na jego koncie. I mam nadzieję 7, tak jest, jest celny rzut. Dobra. Dawaj Ricky, teraz defensywa, McConnell, no to nie jest jakiś ciężki przeciwnik do krycia. Właśnie McConnell, dobrze kryty do samego końca, tak jest, jeszcze zbióreczka Allena, numer 10. Tutaj piła do Sextona, a myślałem, że jeszcze Markkanen. Markkanen za 3, nie ma punktów, ale jest zbiórka Rubio. Dobra, jeszcze mamy kolejną okazję, jest zasłona Allena i Rubio do końca, Rubio faulowany, akcja 2 plus 1. No Ricky, to teraz ładnie poleciałeś. No i cyk, 10 punktów już na jego koncie. A my mamy stratę jednopunktową. I tak jest, przechwyt. I już piłka do Rubio. Jest Mobley. A tutaj Sexton niepilnowany, jest perfect release. No i mamy prowadzenie. Dobrze.
Sexton 19 punktów, jedna zbiórka, 5 asyst, no i czas dla Indiany. No to pięknie wyszliśmy, było 101-107, mamy 108-107 i 2 minuty do końca meczu. Dobra, no teraz właśnie trzeba dalej stawiać mocną defensywę i być skutecznym w naszym ofensie. No i wtedy będziemy mogli cieszyć się z kolejnego zwycięstwa. No to uwaga. Craig kontra Mobley. No. Piękny defense, zbióreczka Markanena numer 4. No i ruszamy z akcją. Mobley. Aj, kurczę, przeciągnąłem ten release, ale i tak weszło. Świetnie Mobley. No i kurczę, Rubio naprawdę dobrze spisuje się tutaj w końcówce. Jeszcze asystę zgarnął teraz. Oj, ależ dobra zasłona. No i są punkty dla Indiany. My ratujemy się czasem. Nie spodobała się ta akcja defensywna naszemu head coachowi. Zdecydował się na czas. No to dobra, ruszamy z akcją. Sexton. Dawaj tutaj Alena po zasłonę. Ok, bardzo dobra zasłona i Sexton będzie to kończył. Ok, nie było faulu, chociaż zastanawiałem się właśnie, jak zakończy się ta akcja. Sexton, 21 punktów. No, Craig, ale zły release i jest zbióreczka 11, Alena. Dobra, dobrze wrócili do obrony. Okej, dawaj Rubio z Mobleyem teraz, akcja. No to nie była najlepsza zasłona, jeszcze raz spróbujemy. Dawaj Mobley, jeszcze raz ją postaw. Okej, tym razem już lepiej, ale dalej bez szału, no i strata. Strata, Mobley nie wypracował sobie tam pozycji do podania. No i no nie oszukujmy się, to była druga też słaba zasłona. Teraz Levert kontra Sexton. Bardzo dobry defense. Stracił dribbling Levert. I blok Alena. 2,5 sekundy zostało Indianie do końca swojej akcji. No i z połowy oddany ten rzut. I co ty gadasz? Nie, okej, jest out. 32 sekundy do końca meczu. No nam wystarczą tutaj 2 punkty. Teraz jakieś spokojne i powinno być dobrze. Okej, widzę Garland wszedł na parkiet. No to do niego zagrana piłka. Garland. Tak jest. Tak jest. Wypoczęty Garland. Tam dwa czasy, to jest nawet trzeci, w których będzie odpoczywał. Ładne punkty spod kosza. No i co? Będzie pewnie zwycięstwo Cleveland. 23 sekundy do końca meczu. No tutaj wszystko oprócz trójki, nie? Może im wchodzić. Ale co ty gadasz, Allen? Faulował rzut za trzy, tak więc będą trzy rzuty osobiste. No dobra, spróbujemy troszeczkę poprzeszkadzać, ale jest perfect release. Jest drugi rzut, też celny, no i trzeci, niestety, ale również celny. Dobra, piłka do Garlanda, będzie faulowany. No to jeszcze w końcówce będą emocje. Celnie Garland i drugi rzut, również celny, pięknie, 18 punktów dla Garlanda. No teraz Indiana pewnie szybko będzie chciała rozegrać swoją akcję z rzutem za 3. Okej, nie rzucają za 3, rzucają za 2, ale i tak niecelnie. O kurde, przechwyt. Craig. Aj, Levert za 3 celnie, jeden punkt. Jeden punkt. No to Garland, jeszcze faulowany. 4 sekundy do końca meczu. Ja pierdzielę. Dobrze, Garland, 19 punkt na jego koncie i 20, tak jest. Dobra. 4 sekundy do końca meczu. Nie było faulu, nie ma punktów, dobra. Okej, mamy to, 118-115. Jest zwycięstwo z Indianą, pięknie.
Dobrze, czyli tak, mamy 25-13, 38 meczów, jeszcze 3 mecze do połowy sezonu. Mamy kolejny dzień, który można przesymulować. Ok, mamy spotkanie z dyrektorem finansowym. Dobra, czyli też plus 10 morale, pięknie. Mamy 11 poziom. 11 poziom, moi drodzy, no to wydajmy sobie punkt. Skill. Dobra, czyli teraz tutaj z lewej strony widzę, że lubimy iść. Co my tutaj jeszcze mamy? One interior defense, offensive rebound i 100% attendance improve sponsorships. Additional sponsor slot, TV games. Dobra, pójdziemy tutaj, czyli TV Games Boost Player Morale, czyli gdy nasz mecz jest transmitowany w telewizji krajowej, wtedy mamy buścik do morale naszych zawodników. Dobra, przed nami Memphis Grizzlies, czyli Ja Morant i spółka. No też ciekawie wygląda im ten składzik. W tym sezonie 24 zwycięstwa, 14 porażek. No to idzie im równie dobrze jak nam. No to zobaczmy. Pierwsza kwarta minus 6, w drugiej minus 2, w trzeciej nawet przez chwilę objęliśmy prowadzenie. No i zobaczmy, czwarta kwarta, jest stan remisowy. Dobra, 2 minuty zostały i kurde, Memphis tam wychodzi na 5 punktów. 2 minuty 3 sekundy do końca, przegrywamy 5 punktami. No zobaczmy. Garland kontra Morant. Pięknie, zablokowany Morant. Dobra, lecimy z kontrą. Do Osmana tutaj chciałem piłę. Za późno i jest przechwyt. Dobry defense. No, proszę, tam asekuracja. Gdzie była asekuracja? Early nie ma trójki. Pięknie, wide open trójka. Nietrafiona. Tutaj piłka do Rubio, ale już przy nim jest obrońca. No dobrze, to zbudujmy teraz akcję. Dawaj Mobley, zasłona. Bardzo dobra zasłona, no to Garland. Muszą być punkty i z faulem. Pięknie, Garland. Dobrze. Tak jest, akcja 3-punktowa, 14 tylko punktów Garlanda w tym meczu i mamy 2 punkty straty do Memphis. Świetny defense po raz kolejny, tak jest, Ja Morant znów zablokowany. No i myślałem, że Garland jednak da radę. Nie udało się, a tutaj blisko przechwytu, blisko też straty. Próba zasłony i Mobley spod kosza. Dobrze, celnie. Mamy remis. 46 sekund do końca meczu. Ja Morant kontra Garland. Zobaczmy, Ja Morant znów pod koszem i niecelny rzut po raz kolejny Moranta. No dobra. No to teraz uwaga. Nie, nie, nie. Garland zostaje tutaj pod piłką. Uciekaj mi stąd. Jest zasłona, Mobley. Mobley, do niego zagranie. Mobley pod koszem. Aj, kurde, nie było jednak dobrej akcji Mobleya. Tam liczyłem też troszeczkę na faul. No to teraz, Ja Morant. Dobra zasłona. Oj, 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 może być niebezpiecznie. Kurde, Morant, celnie. No to mamy 2,5 sekundy. No to jest w sumie wystarczająca ilość czasu. Nawet na celny rzut za 3. No to zobaczmy. I teraz też pytanie, czy ryzykujemy właśnie ten rzut za 3, czy bardziej jednak skupimy się na akcji za 2 punkty. I doprowadzimy do remisu. Dobra, czyli Garland. Tutaj będzie chyba akcja po zasłonie. Aj, rzut za 3. Niecelny. No cóż, poszliśmy w rzut za 3. Nie wyszło to nam najlepiej, tak więc przegrywamy. 13-111. No szkoda, szkoda tego spotkania.
Okej, porażka dwupunktowa. Sexton 30 punktów, 30 minut. No i to jemu chyba trzeba było oddać piłkę na ostatni rzut. No trudno, 14 punktów Garlanda, 13 Jenkinsa. No Jenkins ostatnio sporo tych punktów rzuca. Dalej Mobley 12, Allen 11, 8, Markkanen dycha. Osman 8, 5, Rubio 6, 6 asyst, Wright 4 punkty, Olynyk 3, 5 zbiórek i Okoro znów bez punktu. Tym razem nawet nie oddawał żadnego rzutu. Dobra, lecimy dalej. Okej, nic tutaj się nie dzieje, nikt od nas niczego nie chce. No to lecimy z kolejnym meczem. Portland Trail Blazers. Nie idzie im najlepiej. A czy są w pełnym składzie? Tak, są. Lillard, CJ McCollum, Norman Powell i Nurkić głównie lecą w Portland. No zobaczmy. Też jestem mega ciekaw tego wyniku. Zaczęliśmy od 7-0, ale przegraliśmy pierwszą kwartę jednym punktem. Drugą wygraliśmy jednym punktem. No i zobaczmy, sprawa rozwikła się w kwarcie trzeciej. Było tam chwilowe prowadzenie naszej drużyny. Dobra, minuta 0,5 do końca i prowadzimy czterema punktami. No wskoczymy sobie tam, wskoczymy, aby dociągnąć to zwycięstwo do końca. I jeszcze piłka nasza. 20 punktów, 12 asyst Garlanda. Osman. Jest Mobley z... Ej, zablokowany Garland. Mobley, no to nie była najgorsza zasłona, ale mogliśmy to i tak lepiej wykorzystać. Lillard. Ej, Lillard pozostawiony na trójce i celnie. Jeden punkt przewagi, 40 sekund do końca. Dobra, dawaj tutaj normalną zasłonę. Allen, bardzo dobra. I Garland, są punkty. Świetnie. No dobra, ale to są tylko 3 punkty przewagi. No a jak się przekonaliśmy przed chwileczką, Lillard na pewno nie będzie dawał nam taryfy ulgowej. Teraz wchodzi pod kosz. Lillard, dobra, są punkty. 22,7 sekundy do końca meczu. Mamy punkt przewagi, no to teraz na pewno będą nas faulować. Dobra, czyli no dawaj Garland. Garland, bo też dobrze mi się rzuca nim te osobiste. Celny pierwszy rzut. I drugi również. Świetnie. Oni też mają czas, właśnie z niego korzystają. 22,2 sekundy do końca meczu. No to teraz. Oby nie było trafionej trójki dla Portland. Jest Lillard, ale wchodzi pod kosz. Lillard zablokowany. Jeszcze raz Lillard, dobry defense. Zbieramy to, tak jest. I faulowany teraz Sexton. Dobrze. No ja myślałem, że zagrają powtórkę z tej akcji. O kurde. Powtórkę z tej akcji, w której trafili za trzy. No jednak nie, jednak próbują jeszcze wejść pod kosz. I zablokowany Powell przez Markkanena. Doskonale Markkanen. Zobaczmy jeszcze raz ten blok. I jeszcze raz. Cyk. Dobra, no to jeszcze 9 sekund do końca. Lillard za 3, ale tutaj blisko był Mobley, jest zbiórka Allena i jeszcze faulują. Jeszcze Allen będzie oddawał rzuty osobiste. Perfekto. I perfekto. Dobra, tak więc wygramy nawet 6 punktami z Portland. Wide open, ale niecelnie Powell. 126-120 z Portland. Wygrywamy. Możemy świętować zwycięstwo i zobaczmy jeszcze w jakim stylu nam się to udało. 24 punkty Garlanda, 12 asyst, 21, 12 Allena, 18, 16, bardzo ładnie Mobley, a sprawdź nie, średnie sprawdzimy sobie przy połowie tego sezonu. 17 Sextona, 7 asyst jeszcze dorzucił, Markkanen 14, 7, Rubio 9, 6, ale 3 straty, 9 Jenkinsa, no Jenkins bardzo ładnie. 7 Olynyk, 3 Osman, 2 Wright i 2 punkty Okoro. I to tylko z rzutów osobistych. Okoro coś, kurczę, zapomniał jak się rzuca chyba.
Dobra, lecimy dalej. Tutaj dzień do przesymulowania. To wszystko sobie załatwimy. Ok, right. Chce nam coś powiedzieć. Dobra, czy jest zadowolony ze swoich minut, czy nie? Aha, kolejny błąd. Nie no. Irytuje mnie to bardzo. Bardzo mnie to irytuje. Dobra, lecimy dalej. Przed nami Golden State Warriors. Nie ma Stefa, ale jest Klay Thompson. Jest Draymond Green, Andrew Wiggins oraz Wiseman. No, sam Klay Thompson. Zobaczymy, jak sobie poradzi bez Stefa. Uwaga. Pierwsza kwarta przegrana 3 punktami. W drugiej, no, remisowo. W trzeciej pięknie wyszliśmy. No i teraz uwaga. Czwarta kwarta. Jest przewaga 4-punktowa, 2-punktowa. Dobra, wchodzimy tam. Wchodzimy. Minuta 29 do końca meczu i 2 punkty przewagi dla Cleveland. Ale też nasza piłka. No to mamy okazję na podwyższenie prowadzenia do 4 punktów. Zasłona Olynyka. Nie jest najgorsza. Garland. Aj! Ale celnie. Dobra, weszło to. Też się dziwię, że tam nie było faulu. Okej, okay, czyli mamy 4-punktowe prowadzenie. I pull. Jest Klay Thompson. Bardzo dobry defense. No i jest trzecia zbiórka dla Osmana. Tutaj podwojony Garland. Okej. Okay. Zasłona Allena. Dobra, bardzo zasłona. I Garland za 3. Perfekt. Release. Siedzi trójka. Pięknie Garland. 111-104. No to teraz już dużo spokojniej będziemy obserwować to spotkanie. Bardzo dobrze Garland tutaj blisko krył pula. Znów Thompson kontra Osman. Dobry defense. Olynyk. Świetnie. I zablokowany to był Draymond Green chyba. Ok, czas dla Golden State. Jeszcze będą mieli piłkę i 4 sekundy do końca ich akcji. Ok, Mobley 11 punktów, 8 zbiórek w tym meczu. Klay. A i tutaj pozostawiliśmy. Kto to był? Dobra, nieważne. 111-106. Chyba będą faulować. Tak jest, Sexton. Faulowany, ale to jeszcze nie oznacza rzutów. No ale przy teraz faulu te rzuty już będą. Tak więc dawaj Garland. I niecałe 23 sekundy do końca meczu. Golden State już nie ma czasów. My wychodzimy na 6 i 7 punktów przewagi. Dobra, no to będzie już zwycięstwo Cleveland na parkiecie Golden State Warriors. Świetny defense. Pull. A myślałem, że będzie oddawał rzut za 3. Mobley, dobry też defense. I jest Allen, zbiórka numer 8. Dobra, dawaj. Garland, jeszcze może z jakąś akcją. Mobley. A i tam był też Allen. Allen też tam potrafi nawet za 3 rzucić, ale okej, okay, koniec meczu. 113 do 106. Nie zależało nam na oddaniu celnego rzutu w ostatniej akcji. No i świetnie, jest drugie zwycięstwo z rzędu. Jeszcze zobaczmy, jak tam wyglądaliśmy. Garland 27, 9 asyst, 5 przechwytów, 1 strata. Doskonały występ Garlanda. Sexton też fajnie, 25-5. Mobley 11-8, tak samo Allen plus 5 asyst, 11 Olynyk, 9 Jenkins. Markkanen 7, 5 Rubio, 7 asyst, 4 Osman, 3 Okoro i 0. Znaczy 3 Wright i 0 Okoro. Ha, dobra. Teraz zrobimy tak, że Okoro bez minut i teraz na pozycji numer 2, no to Wade chyba, nie, Wade to jest 3 i 4, Davis center, no Okoro jedyny na pozycji numer 2, no dobra, niech gra, niech się nam mało lat jeszcze rozwija, no 20-latek, co prawda jest to duży regres, no ale też duży regres minutowy Okoro. No ale gościu, musisz kurde zacząć grać, bo no niestety nie wygląda to najlepiej. Okej, okay, reszta jest dobrze, więc lecimy dalej. Back to back games, teraz zagramy z Sacramento Kings.
Ile mamy spotkań? 27-14, czyli mamy 41 spotkań rozegranych. No to połowa sezonu za nami, czyli zrobimy sobie teraz takie podsumowanie statystyk naszych zawodników, ale też zawodników w NBA. Dobra, czyli tutaj polećmy najpierw w League Leaders, czyli pod względem punktowym Luka Doncic 34 punkty średnio rzuca, dalej Mitchell niecałe 32, Giannis 30,5, Booker 28,5, Gilgeous Alexander 28,5, Trae Young, Zach LaVine, Ja Morant, Zion Williamson wysoko i Joel Embiid 26,9 punktów. Zbiórki. Nikola Jokic niecałe 15 zbiórek, Gobert 13,5, Janis 13, Embiid, Andre Drummond, Capela 12, Adebayo, Anthony Davis. Jest Allen na 9. miejscu, 11,1, zaraz nad Nurkiciem. A ile Allen ma zbiórek ofensywnych? 3, co mu daje no dopiero 17. miejsce. Dobra, asysty. Chris Paul 9,9, Trae Young 9,6, Westbrook 8,5, tak samo Draymond Green, Harden 8,4 z Doncicem, James 8,2, Jokic 8, Lauri i Ball zamyka pierwszą dziesiątkę. Przechwyty. O proszę, Jimmy Butler 3 przechwyty na mecz, Jonathan Isaac ponad 2, Chris Paul, Leonard, Caruso, Paul George, Dejounte Murray, Marcus Smart, LaMelo Ball i zamyka dziesiątkę Ben Simmons. Bloki, po 3 bloki, Rudy Gobert, Mitchell Robinson 2-4, Turner, Antetokounmpo 2-3, Gafford 2-3, Anthony Davis, Boucher, Mobley jest z 2 blokami na miejscu 8, Adebayo i Hartenstein zamykają dziesiątkę. Straty, no tutaj też możemy być wysoko, ale nie jesteśmy. Daron Fox, Donovan Mitchell, Kyrie Irving, LaMelo, nie, Lonzo Ball, Jimmy Butler, Chris Paul, jest LaMelo, Jrue Holiday, Luka Doncic i Dejounte Murray zamyka pierwszą dziesiątkę, a czy my nawet nie jesteśmy w pierwszej dwudziestce? Nawet nie w pierwszej trzydziestce, pięknie. Dobra, rzuty celne oddane na mecz, Zion najwięcej, Doncic, Antetokounmpo, Mitchell po 11, Morant, Booker, Jokic, LaVine i Irving zamyka pierwszą dziesiątkę. Skuteczność, Mitchell Robinson na pierwszym miejscu 75%, a Allen na drugim 71. Trójki celne. Luka 5 celnych trójek na mecz. Lillard 4, Paul George 4. Mitchell wysoko, Young, LaVine, Russell, Klay Thompson, Durant. Nie ma Stepha Curry'ego. A co mu się stało? Może on jakąś groźną kontuzję dostał. Rzuty osobiste, tutaj też nikogo nie ma z naszych zawodników. Embiid, Doncic najlepiej, Giannis, LeBron James, Trae Young, Mitchell, Durant. Skuteczność rzutów osobistych. Pierwsza dyszka bez naszych zawodników. Dalej minuty. Shai Gilgeous-Alexander gra bardzo dużo, po 38 minut na mecz. Doncic 38 niecałe. Booker, Jokic, Butler, Young, Irving, Davis i Durant. Dobra, czyli to wszystko. No to jeszcze zobaczmy statystyki naszych zawodników. Czyli pod względem punktowym Sexton najlepszy 22 punkty, dalej Garland 21,5, później Allen 14, Mobley 12, Markkanen 11, Olynyk 10, Rubio 9, Osman 8, Jenkins 7, Wright 6, Okoro 5. No i tutaj już słabsi zawodnicy. Dalej zobaczmy zbiórki ofensywne. Allen 3, Mobley 2-4. W zbiórkach, no Allen jest w pierwszej dziesiątce NBA. Mobley 9-3, no jeszcze troszeczkę mu brakuje. Asysty, u nas najlepszy Garland 7-6, Rubio 5,5, Allen 3-3. Przechwyty 1-2 Garlanda, 1-1 Mobley, 1-1 Olynyk, 1 Sexton z Wrightem. Bloki, no to wiemy, że Mobley jest wysoko w pierwszej dyszce, Allen 1-1. Straty, no to Sexton 2-1, Garland 2-0. Ok, myślę, że lipy nie ma. Rzuty celne na mecz niecałe 9 Sextona, 8 Garlanda, 6 Allena, 5 Mobleya. Skuteczność, no to wiemy, że Allen jest wysoko. No gdyby Davis więcej grał, to też byłby w pierwszej trójce. Później dopiero Garland 54%, to i tak dużo. Sexton 53%, Stevens 50%, Mobley no 50%. Ok, celnie rzucamy.
Trójki, najwięcej Garland 2-3 na mecz, Markkanen 2-2, Olynyk niecałe 2, Rubio ponad 1 i skuteczność za 3. Garland 43%, bardzo wysoko, Rubio 42 też celnie, Markkanen 40, Olynyk 35, no i tutaj już coraz gorzej, Sexton tylko 34% za 3. Rzuty osobiste, Garland 3, celne rzuty osobiste na mecz, skuteczność Davis najlepsza, Garland 89%, no i minuty, u nas Garland 33,5 minuty, Mobley 32,3, Allen 31, Sexton 30, Markkanen 25. Dobra, tak wyglądają statystyki, a my rozegramy sobie no jeszcze jakiś mecz, bo na razie tylko 4 mecze rozegrane, 3 nawet mecze rozegrane w tym odcinku. No to lecimy z Sacramento. I uwaga. Pierwsza kwarta wygrana 10 punktami, ale w drugiej przegraliśmy tylko o 1. W trzeciej też fajnie utrzymaliśmy prowadzenie. No i czwarta kwarta dowieziemy już, chociaż zobaczmy. Tak jest, dowiezione zwycięstwo 126-121. No i u nas Markkanen 31 punktów w 27 minut, ale poszedł 5 na 8 za 3, 12 celnych rzutów, Garland 20, Sexton 15, tylko Olynyk 15, Mobley 14, 8, Allen tylko 6 punktów, 10 zbiórek, 8 asyst, Okoro 2 punkty, Rubio 4. Dobra, ok, ruszamy dalej, przed nami Utah Jazz, ale mamy spotkanie z prezesem, zobaczmy czego chce prezes. Aha, nie, to dobra, to my go skomplementujemy i plus 10 do morale. Dobra, Taco Fall też chciałby porozmawiać, szybka rozmowa z nim. Dobra, tutaj nieważne, ok, mamy dzień do przesymulowania, czyli to też wszystko sobie od razu ogarnijmy i mecz z Utah Jazz. Dobra, let's go. No to uwaga, pierwsza kwarta minus 3, w drugiej ładnie 10 punktami wygraliśmy, w trzeciej 4. No i mamy 10 punktów przewagi na 6 minut do końca. 3 minuty zostały, jest 12 punktów przewagi. No i to będzie mecz wygrany, świetnie, 130 do 115. Garland 22 punkty, 9 asyst, Mobley 22 punkty, 12 zbiórek, Sexton 19, Allen 13, 7, Osman Rubio 9 w 17 minut, Markkanen no już słabszy występ od poprzedniego, Jenkins 8, Wright 8, Olynyk i Okoro też tylko 2 punkty, no troszkę więcej rzucał w tym meczu, ale skuteczność pozostaje bez zmian i ten dorobek punktowy, tylko 2 punkty. Dobra, myślę, że wyrobimy się z jeszcze jednym meczem, no tak, żeby chociaż no, te 5 meczów rozegrać, nie? Bo my rozpoczynaliśmy chyba tutaj od tej porażki z Memphis. Nie, już kurczę nie pamiętam, bo tyle tych odcinków nagrywam pod rząd, że tracę rachubę powoli. Ale dobra, jeszcze jeden mecz z San Antonio. A oni w składzie Trey Jones, Lonnie Walker, Devin Vassell, Keldon Johnson i Jakob Poeltl. Więc są problemy tak naprawdę w składzie San Antonio. No to musimy ten mecz wygrać bez interwencji. No a tutaj cyk, minus 6 po pierwszej kwarcie, w drugiej coś tam odrobiliśmy, w trzeciej, no i uwaga, czwarta kwarta, kurde, minuta 52 do końca i 7 punktów straty, no cóż, musimy tam wejść, bo sobie chłopacy nie radzą. Dobra, zasłona od Alena, no i są pierwsze punkty Garlanda pod naszą wodzą. Z fajnym wsadem zakończyliśmy tą akcję. Dobra, 5 punktów. No teraz musimy grać dobry defense. I będzie wtedy szansa na zwycięstwo. No ale uwaga. Okej, tym razem pięknie. Zbiórka Osmana. Pierwsza w tym meczu. I Garland. Garland. Kolejna akcja zakończona wsadem. Dobra, 3 punkty straty. Minuta 27. Johnson lekko kontuzjowany. Ale faulowany. Tak jest, faul w ofensywie, moi drodzy. Świetnie. No to teraz już jest szansa na dojście ich na jeden punkt. No chyba, że będzie celna trójka.
Dobra, Allen z Sextonem, bardzo ładna zasłona i Sexton. Myślałem, że będzie faul, nie było faulu, ale mamy już tylko jeden punkt straty. Johnson. Bardzo dobrze Markkanen, jest świetny defense, dobra, tak więc bez punktu dalej San Antonio. Teraz Garland, ale spokojnie, poczekajmy, Sexton chce piłkę. No, zobaczmy, Garland, ale nie, nie będzie okazji do rzutu za 3, Allen z zasłoną i... Aj, zablokowany, zablokowany Sexton, 40 sekund zostało do końca meczu. No, znów musimy dobry defense postawić. Johnson kontra Mobley. Zasłona, świetnie. Ale wsadzili to, kurde, wsadzili to. Dobra, teraz no pasowałoby zagrać akcję dającą nam 3 punkty. No to teraz Garland. Ej, niecelnie. No i nie ma zbiórki. Faulowaliśmy. Garland faulował. Jeszcze czas dla San Antonio, no ale to niestety nie będzie. Nie będzie tu zwycięstwa. No kurczę, było blisko. Robiliśmy dużo dobrego po wejściu. No ale nie będzie zwycięstwa. A chociaż przechwyt. Dawaj Mobley. Do końca z faulem. Kurczę, dlaczego to nie weszło. Ajajaj. No dobra. Dwa rzuty osobiste dla Mobleya. 7 na 11 z gry ma w tym meczu. Całkiem skuteczny Mobley. No i okej, dwa celne rzuty. No to uwaga. Okej, faul od razu Garlanda, 9,5 sekundy mamy do końca. Okej, pierwszy rzut celny Trae Jonesa. I drugi również, niestety. Dobra, mamy czas. No i mamy 3 punkty straty. No i teraz właśnie, czy próbujemy jakiejś akcji dwupunktowej i może z faulem, czy jednak bardziej poszukamy rzutu za 3. Chyba poszukamy rzutu za 3, moi drodzy. No niestety, bardzo dobry defense, słaby to był rzut, no i koniec meczu, przegrywamy z San Antonio Spurs 100-103, ale jak wchodziliśmy na parkiet było chyba 99-92, nie? Coś takiego. No to i tak wróciliśmy z dalekiej podróży, ale nie udało się wygrać tego spotkania. No niestety porażką będziemy kończyli ten odcinek, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia. Kolejnym razem trzymajcie się. Siemano!